Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu zaprezentować, no na pewno można to nazwać nowy nabytek, co prawda on nie jest taki nowy, bo jest stary, ale jest to przedmiot o tyle ciekawy, że jest związany z kulturą żydowską, jest związany z obyczajami żydowskimi, a nie ukrywajmy, że no był taki czas, kiedy społeczność żydowska stanowiła tutaj spory procent naszych sąsiadów, a obecnie no dziwne jest to, że idziemy na przykład do synagogi, czyli do domu modlitwy żydowskiej i idziemy tam oglądać dział judaistyczny, czyli idziemy oglądać przedmioty, które są związane z ludźmi, których już tutaj w Lesznie w zasadzie nie ma. Ja sporą część swoich zbiorów dotyczących przedmiotów żydowskich mam w depozycie właśnie w synagodze, w tym dziale judaistycznym, ponieważ no, jak ktoś jest w szafie, no to nie każdy może obejrzeć, a tam jednak sporo ludzi przychodzi i mogą się z tym zapoznać. Nie wiem, jaki los będzie tego zestawu kiduszowego, który tutaj dzisiaj prezentuję. Jest to niezmiernie ciekawy przedmiot, wykonany w końcu XIX wieku. Jest to piękny, tak zwany kiduszowy zestaw. Ja może wytłumaczę, no, jak się zaczyna szabat, jak się zaczyna święto na siódmy dzień odpoczynku, czyli w piątek już przed zmierzchem gospodarz domu prowadzi tak zwaną modlitwę nad winem. Później jest tak zwane właśnie spożywanie wina z kiduszowych naczyń, czyli takich naczyń, które ja tutaj prezentuję. One są bardzo charakterystyczne. Jeżeli weźmiemy tutaj do ręki tą karafkę na to wino kiduszowe, to proszę zwrócić uwagę, że są tutaj elementy architektoniczne. Są to budynki związane z historią Jerozolimy i motywy florystyczne, czyli takie kwiaty. I właśnie tego typu przedmiot, gdzie na zmianę są właśnie architektura z motywami roślinnymi, to jest charakterystyczne dla kiduszowych zestawów. Oczywiście te same motywy powtarzają się na pucharkach albo na kieliszkach, w zależności jak to ktoś nazwie. Ten przedmiot jest platerowy, czyli nie jest ze srebra, tylko jest tylko pokryty srebrem i ma taką bardzo ciekawą, ciemną patynę i mam nadzieję, że jeżeli ten zestaw zmieni kiedyś właściciela, to ta patyna zostanie, ponieważ to jest cały urok tego typu przedmiotów. I jeżeli zdejmiemy tutaj tą karafkę, no to tu też są zestawy, właśnie jest ta architektura na tej tacy, tak mi będzie chyba ciężko pokazać, a tutaj w ten sposób możemy zobaczyć, że jest i architektura, i kwiaty. Są piękne dwa uchwyty, jest to wspaniale zachowane. Są takie miejsca, gdzie się stawia te kieliszki, te pucharki kiduszowe i bardzo często spotykam tak, że jakikolwiek kieliszek, powiedzmy tej wielkości, nazywa się kiduszowym, ale jeżeli on nie ma hebrajskich liter, jeżeli nie ma właśnie tych motywów, o których wspomniałem, to jest to troszeczkę teoria naciągana. Moim marzeniem jest, żeby ten zestaw kiedyś w przyszłości też spoczął w dziale judaistycznym, bo akurat nasz leszczyński dział judaistyczny nie posiada takiego pięknego kompletu, a jest to zestaw, który najprawdopodobniej pochodzi z Bojanowa, czyli coś jest tutaj bardzo, bardzo bliskiego. No, jest już, jak ja to mówię, w dobrych rękach, a ja później zadecyduję, co się z nim będzie działo. I też bardzo ciekawa jest wytwórnia, która zrobiła to, ponieważ jest to przedmiot sygnowany, został zrobiony w filmie Jakubowski Jara. Jest to firma, która była w Krakowie. No muszę tutaj troszeczkę znowu odnieść się do historii. Fabryka Norblina w Warszawie, która była w zaborze rosyjskim, bardzo dobrze sobie prosperowała i postanowiła w Krakowie, czyli już w zaborze austriackim, otworzyć swoją filię i tam właśnie pan Jakubowski z panem Jarą w 1880 którymś otwarli właśnie, jakby to powiedzieć, oddział nowy, który miał produkować na tamten rynek przedmioty, które były dla różnych wyznawców, różnych religii, a jednocześnie też przedmioty, powiedzmy to, nazwijmy to cywilne, czyli takie do ogólnego użytku. No, patrząc na sygnaturę tego przedmiotu, gdzie pisze jeszcze Jakubowski Jara, to możemy być pewni, że zostało to zrobione przed 1900 rokiem, ponieważ w 1900 roku pan Jara wykupił pana Jakubowskiego i od tego czasu już była sygnatura tylko Jara i ta firma w
zasadzie przez cały XX wiek jeszcze pięknie, prężnie działała. Co trzeba też przyznać, że jest sporo przedmiotów związanych z religią żydowską, ponieważ no, z uwagi, że te wszystkie synagogi, te wszystkie domy modlitw uległy likwidacji, to wyposażenie tego, jakby to powiedzieć, trafiło na rynek wtórny i trochę się tego zachowało, a bardzo mało jest przedmiotów takich powszechnego użytku w domu, takich jak właśnie ten kiduszowy zestaw, który był w zasadzie na wyposażeniu każdego domu, ponieważ no, tak jak wspomniałem, to święto szabatowe było raz w tygodniu obchodzone i było to niezbędne, ponieważ tak wspomniałem, pan domu zaczynał modlitwę, modlił się nad winem, później wspólnie to wino spożywali i siadali później do kolacji. No, sporo możemy się dowiedzieć o kulturze żydowskiej z publikacji, które akurat tutaj, ja mam bardzo dużą bibliotekę, jeżeli chodzi o kulturę żydowską, ale tutaj przyniosłem takie dwie książki, która tu akurat ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Judaika są. I tutaj na przykład mamy o balsaminki różnego typu, mamy tefliny, mamy różne przedmioty tutaj związane z Torą, różne tam później świeczniki, różne takie te materiały i to wszystko możemy zobaczyć w też dziale judaistycznym w Lesznie. I tutaj jest taki charakterystyczny, właśnie zaznaczyłem, że tu jest właśnie taki kiduszowy kieliszek i on jest właśnie prawdziwy kiduszowy, ponieważ ma ten motyw architektoniczny związany ze starą Jerozolimą. Zresztą w ogóle szukajmy książek, które są bardzo przystępne w użyciu, bo na przykład tutaj mam taką księgę świąt i obyczajów żydowskich i tutaj możemy, powiedzmy, wiele rzeczy zobaczyć. Jest to pięknie wydane i tutaj pozwolę sobie kawałeczek przeczytać. W piątek po zachodzie słońca mężczyzna przygotowuje świecę, zapala je jedna kobieta i ona błogosławi światło szabatu, odmawiając po hebrajsku przepisaną modlitwę. Świece zapala się w pomieszczeniu, w którym spożywana będzie wieczerza szabatowa. Przed wieczerzą mężczyzna błogosławi wino, a następnie dwie hały lub dwie pszenne bułki. Obrzęd ten nosi nazwę kidusz, no i właśnie to wszystko, co jest używane w czasie kiduszu, te czarki, te karafki, te inne przedmioty są właśnie związane z takim domowym, cywilnym obchodzeniem kultu religijnego żydowskiego. Także jeszcze raz przypatrzcie się Państwo pięknemu kiduszowemu zestawowi, który w tej postaci jest niezmiernie rzadko spotykany i bardzo prawdopodobny, że był on używany w Bojanowie, czyli tutaj bardzo blisko Leszna. Dziękuję.